Cześć z tej strony, Zever, i witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, jak już domyślacie się po tytule, powiemy sobie parę słów o Zetorze 3011. O w tle, oczywiście, tutaj z bronowaniem 2023, pięknym letnim wieczorkiem. I teraz, tak, ociągniczek, bo zauważyłem, że było bardzo sporo zapytań, co mnie oczywiście cieszy. Ja bardzo lubię poczytać właśnie jakieś fajne komentarze. Jak są, że typu, powiedzmy, ktoś też ma taki ciągnik i wymienia się tam jakimiś swoimi spostrzeżeniami. Bardzo fajnie się coś takiego czyta, i zachęcam jak najbardziej do dzielenia się tego typu jakimiś tam spostrzeżeniami czy coś w tym stylu. Było sporo zapytań o kabinę. Jaka tu jest? To jest, powiem Wam, kabina od 60. Modelu i producenta, niestety nie jestem Wam w stanie powiedzieć, bo sam tego do końca nie wiem. Nie ma nigdzie żadnej tabliczki, nigdzie nie jest napisane na niej. Czy to jest jakieś Bartesko, czy jakiś naglak, może stary? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Widywałem takie kabiny na 60, na 30, z tym takim dachem, właśnie charakterystycznym. Także, jak ktoś zna, nawet ma u siebie taką kabinę i wie dokładnie co to za model, to zachęcam do podzielenia się tam w komentarzu. Jeszcze z takich nowości w nim to wam powiem, że dostał nowe gumy z tyłu. Kabaty kiedyś to wspominałem, że tutaj felgi są troszeczkę większe jak oryginalnie. Oryginalnie bodajże jest 28, 12,4, 28. Albo 11,9 28 tu jest 12,4 32 cale Czyli coś takiego jak ma na przykład Ferguson 255 Z przodu tak samo już były nówki od samego początku praktycznie jak go wzięliśmy to Wymieniliśmy też tu Jest ma można powiedzieć Komplet nowych opon Praktycznie nie? To się wam nie chwaliłem ale mamy Naklejki z logiem kanału. <noise> Także tutaj po drugiej stronie jest najszybszy we wsi. <noise> Jeszcze tak, jako ciekawostkę, Wam podpowiem, że jest to Zetor 3011 wersji eksportowej. Dokładnie tabliczka znamionowa jest bodajże po niemiecku. Nie wiem, powiem Wam, czy to był jakiś eksport, może na Szwajcarię. W każdym bądź razie nie był to na ten rynek taki. Krajowy czeski, powiedzmy, nie? Bo powiem Wam, że nawet przygotowując go do malowania, wychodziły tam właśnie takie kolory, jak pasujące do wersji eksportowej na zachód, powiedzmy, Europy. Czyli właśnie na przykład felgi czerwone, blachy czerwone i silnik w kolorze takim jakby złotawym, powiedzmy, nie? Także. To wam mogę podpowiedzieć, że takie kolory miał oryginalnie. Jeszcze wam go może odpalę, posłuchacie jak on sobie teraz pyrka. Jest moc.